kolejnych wykładach będziemy badać obroty brursztynnych i chcę teraz pomówić o prędkości kątowej. Zacznijmy, proszę Państwa, sobie od przypomnienia. Mamy układ współrzędnych. To jest x, a to jest y. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy ciało, które porusza się po okręgu. Ok? Załóżmy, że na początku ciało było tutaj i po pewnej chwili ciało jest tutaj. Ok? Czyli to ciało przebyło ten łuk okręgu, który oznaczamy sobie jako S. W tym czasie ciało zakreśliło kąt fi, a to oznaczamy sobie jako promień naszego okręgu. No ja przypominam, że my bierzemy kąt w radianach, mierzymy kąt w radianach, czyli bierzemy, że fi równa się S podzielone na R. I to jest definicja kąta w radianach. Ja przypominam, że jeden radian, proszę Państwa, jest wtedy, jeżeli S jest równe R. No bo jak podstawię w powyższym wzorze S równa się R, to dostaję 1 i to jest dokładnie nasz jeden radian. Jeden radian, proszę Państwa, przypominam, to jest mniej więcej 57,3 stopnia, czyli jeden radian to jest całkiem spory kąt. No to wykorzystujemy teraz naszą definicję kąta w radianach i piszemy sobie teraz, że S równa się R razy φ. Czyli długość łuku to jest promień razy kąt. No i liczymy sobie teraz pochodną z tego i dostajemy, że pochodna tego łuku po czasie to się równa R razy dφ po dt. Zakładamy, że promień jest stały, że ciało cały czas porusza się po okręgu. To teraz, proszę Państwa, prędkość liniowa, to jest właśnie prędkość ciała na tym łuku, a to nazywamy prędkością kątową, prawda? To jest, ta wielkość mówi mi, ile radianów w ciągu sekundy pokonuje. Czyli mamy, że prędkość równa się R razy omega, prawda? I to jest wzór, który już sobie kiedyś tam wprowadziliśmy. To jest relacja między prędkością liniową a prędkością kątową. I teraz prędkość kątową wyrażamy w radianach na sekundę, czyli ile radianów pokonuje w ciągu jednej sekundy. I teraz, proszę Państwa, mogę wziąć ten wzór i policzyć jeszcze raz pochodną i mogę sobie zdefiniować takie coś jak d omega po dt, czyli zmiana prędkości kątowej w czasie i to, proszę Państwa, nazywamy przyspieszeniem kątowym, ale ja tutaj o przyspieszeniu kątowym dużo mówić nie będę. W każdym razie tylko mówię, że tak można zdefiniować. I teraz, proszę Państwa, powstaje pytanie. No bo mamy ten nasz wzór, że v równa się r razy omega, ale w tym wzorze tv to jest długość wektora v. Narysujmy sobie na przykład, w tym punkcie wektor V jest taki, na przykład, prawda? Ciało kręci się w lewo. Więc w tym wzorze V to jest długość tego wektora V. Czyli mamy, że V równa się długość wektora V. Ale wiemy, że V jest wektorem. Więc teraz powstaje pytanie, czy da się wzór V równa się R razy omega zapisać w formie wektorowej? No powinno się dać, prawda? No bo prędkość jest wektorem. I tak samo prędkość kątowa, no też by wypadała, żeby to było, też by wypadało, żeby to była jakaś wielkość wektorowa. Okazuje się, proszę Państwa, że można tak zdefiniować, że można zdefiniować wektor prędkości kątowej. Także to równanie V równa się R razy omega można zapisać w postaci wektorowej. Ja bym teraz chciał Państwu pokazać, jak to można zrobić. Jeszcze raz narysujmy sobie naszą sytuację. Mamy nasz układ współrzędnych x oraz y oraz ciało porusza się po okręgu. No mi ten okręg nie wychodzi za ładnie, ale rozumieją Państwo, o co chodzi. No i tutaj oznaczmy sobie jako R, prawda? To jest nasz, no ten okrąg mi rzeczywiście wyszedł bardzo brzydko, ale nie szkodzi. To jest ten, tutaj jest promień, prawda? Tu jest promień tego okręgu. No i tutaj mamy na przykład naszą wektor naszej prędkości. To jest wektor naszej prędkości. Jak, proszę Państwa, definiuje się wektor prędkości kątowej? Ja może zacznę od opisu. Bierzemy prawą rękę, kładziemy na tym rysunku i kręcimy prawą ręką tak, jak się ciało obraca. I kciuk wskazuje nam wektor prędkości kątowej, kierunek oraz zwrot tego wektora. Ok? Czyli w tym przypadku wektor prędkości kątowej będzie skierowany wzdłuż osi z. Z tutaj jest z daszkiem, jest to wektor jednostkowy wzdłuż osi z. Na tym rysunku pracujemy w układzie prawoskrętnym, więc znowu bierzemy prawą rękę, jedziemy od x do y i kciuk pokazuje nam oś z. Czyli oś z
jest od ekranu w kierunku Państwa oczu. I tak samo prędkość kątowa jest od ekranu w kierunku Państwa oczu. Bo bierzemy prawą rękę, kręcimy zgodnie z ruchem ciała i kciuk pokazuje nam wektor prędkości kątowej. No i teraz długość tego wektora, no to jest dokładnie ta nasza prędkość kątowa, o której żeśmy sobie tam wyżej powiedzieli. No i teraz jak zdefiniować dokładnie tą wektor prędkości kątowej? Ano, proszę Państwa, definiuje się poprzez następującą relację, że prędkość, ta prędkość liniowa, to jest omega krzyż r. To jest, proszę Państwa, w ten sposób definiujemy wektor prędkości kątowej. I zobaczmy, proszę Państwa, że to działa. Więc tak, wektor prędkości kątowej jest wzdłuż osi z i my to, proszę Państwa, zwykle oznaczamy jako, ja to może narysuję na czerwono, jako taki ostrze strzały, prawda? Bo proszę sobie wyobrazić, że ja teraz rysuję strzałę i Państwo patrzą na tą strzałę od góry, to widzą Państwo taki grot, prawda? Widzą Państwo punkt i to jest ta strzała. Czyli wektor prędkości kątowej idzie w kierunku Państwa nosa. No i teraz wykorzystajmy sobie ten wzór. Czyli omega krzyż R, co robimy? Kładziemy palce na wzdłuż wektora omega i kręcimy do R. I proszę zobaczyć, że kciuk dokładnie wskaże nam wektor prędkości V i rzeczywiście tak się dzieje. Więc proszę Państwa, ta relacja wydaje się działać. Rzeczywiście dostajemy to, co powinniśmy dostać. No i możemy sobie jeszcze policzyć w takim razie długość tego wektora, co tutaj zapisaliśmy. To napiszmy sobie tak. Długość wektora V równa się. Teraz korzystamy z definicji iloczynu wektorowego. To mamy długość wektora omega, długość wektora R. I teraz jeszcze powinien być sinus kąta pomiędzy wektorem omega a wektorem R. Ale jako, że wektor omega jest dokładnie wzdłuż osi Z, sinus kąt jest 90 stopni i sinus jest 1. Czyli dostajemy dokładnie coś takiego. To, proszę Państwa, jest nasze omega. To jest, proszę Państwa, dokładnie promień naszego okręgu, prawda? Bo tutaj sobie piszemy, że długość wektora R to jest dokładnie promień naszego okręgu. A to jest nasza prędkość V. I dostajemy nasz wzór, że V równa się omega razy R. Czyli rzeczywiście, proszę Państwa, to działa. Ta definicja działa. Rozpatrzmy sobie teraz troszeczkę inną sytuację. Tak, rysuję znowu układ współrzędnych. I teraz wyobraźmy sobie, że mam ciało, które kręci mi się tutaj po okręgu. Mam tutaj jest to ciało, prawda? Ono w pewnym momencie było tutaj. Teraz jest tutaj. Więc znowu wykorzystujemy tą regułę prawej ręki. Bierzemy prawą rękę i kręcimy tak, jak się to ciało kręci. I widzą Państwo, że dostaniemy teraz wektor prędkości kątowej. To będzie wektor prędkości kątowej tutaj. OK? Dokładnie, bo ciało, bierzemy prawą rękę, kręcimy, bo ciało się kręci tak. I dostajemy, proszę Państwa, wektor prędkości kątowej. Tutaj na przykład załóżmy, że ciało jest teraz tutaj i mamy wektor R względem początku układów współrzędnych. To jest nasz wektor R. A tu jest jakiś kąt, oznaczmy sobie go przez teta. Okay? Czyli to jest wektor R. Tu jest ciało, a tu mamy wektor prędkości kątowej. No dobrze, to piszemy sobie znowu, że V równa się omega krzyż R. No jak proszę się zastanowić, proszę się pobawić, że to rzeczywiście wciąż działa. Czyli kładę palce wzdłuż wektora omega, kręcę do wektora R i proszę zobaczyć, że kciuk będzie teraz pokazywać w głąb ekranu. Dokładnie tam, gdzie jest prędkość. Dobrze. Tutaj może wymarzę, bo coś tutaj... O! Jeszcze raz sobie narysujmy w takim razie. Jeszcze raz sobie narysujmy ten... OK, mamy jeszcze raz nasz okrąg. Dobrze, teraz policzmy sobie długość tego wektora V. Długość wektora V to jest tak, długość wektora omega, długość wektora R i teraz sinus teta. Proszę zobaczyć, że teraz mamy kąt pomiędzy tymi wektorami. Omega jest tutaj, prawda, pionowy, a R jest tutaj pod kątem zgodnie z sinus teta. Ale proszę zobaczyć, co to jest to? R sinus teta. Ja tutaj narysuję, o, i to jest, proszę Państwa, promień, prawda? Tutaj narysowałem teraz promień. Proszę zobaczyć, że teraz R, to jest dokładnie R. OK? To jest, proszę Państwa, dokładnie R.
No bo teraz mamy, że r do długość wektora r to jest dokładnie sinus theta. I mamy znowu, że v równa się omega razy r. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. W tej definicji, którą mamy tutaj, zakładamy, że r, czyli ten wektor ciała, jest mierzony względem punktu na osi obrotu. Okay? Ja może to zapiszę, bo to jest, proszę Państwa, bardzo ważne. R jest mierzone względem punktu na osi. Mierzone względem punktu na osi obrotu. I na przykład mogę sobie wziąć jakiś inny wektor. Mogę sobie, załóżmy, że tutaj na przykład, prawda? Względem tego punktu będę mierzyć. O, to będzie mój nowy wektor, a to będę miał nowy kąt. Ale proszę zobaczyć, że dostanę dokładnie ten sam wynik. Ponieważ dostanę teraz tą długość nowego wektora razy sinus tego nowego kąta, ale to wciąż będzie r, to wciąż będzie to duże r, czyli promień okręgu. Czyli rzeczywiście mogę sobie wybrać dowolny punkt na tej osi obrotu i zawsze dostanę to samo. Ok? Proszę o tym pamiętać, że tutaj zawsze mierzymy względem punktu na osi obrotu. Ale widzą Państwo, że definicja działa i zawsze dostajemy omega razy promień tego okręgu. Prawda? Teraz idziemy dalej. Idziemy, proszę Państwa, teraz dalej. Teraz zróbmy sobie troszeczkę bardziej skomplikowany przykład. Znowu tak, rysujemy sobie układ. Ok, oznaczmy sobie to jako x, jako y. I teraz, proszę Państwa, moje ciało, tutaj będziemy mieli oś obrotu. Ok, tutaj będziemy teraz mieli oś obrotu. I ciało na przykład kręci się tak, prawda? Ciało się kręci tak, o. Tutaj jest to ciało i ono obraca się, proszę Państwa, wokół tej osi obrotu. No to najpierw wyznaczamy wektor prędkości kątowej. Biorę prawą rękę i kręcę wzdłuż tego okręgu, zgodnie z tym okręgiem i dostaję wektor prędkości kątowej. To jest, proszę Państwa, mój wektor prędkości kątowej w tym przypadku. Ok, to jest mój wektor prędkości kątowej. Tutaj na przykład jest moje ciało. Tutaj jest wektor położenia tego ciała. Ok, to jest wektor położenia. A to jest mój kąt znowu teta, prawda? To jest kąt pomiędzy osią obrotu a wektorem r. No i znowu sobie piszemy nasz wzór, że v równa się omega krzyż r. No i znowu zachęcam Państwa, żeby sprawdzić, że to działa. Biorą Państwo omega, kręcą do r i kciuk dokładnie pokazuje kierunek i zwrot prędkości ciała. I to działa. Tak samo, proszę Państwa, wyliczymy sobie długość wektora v. To jest długość wektora omega, długość wektora r razy sinus kąta. Ale znowu r razy sinus kąta to jest po prostu promień, który tutaj mamy. Tutaj mamy, proszę Państwa, promień, prawda? To jest promień tego okręgu, a to będzie znowu r. I znowu, proszę Państwa, dostajemy wzór, że v równa się omega razy r. Znowu, proszę Państwa, to się zgadza. Ale proszę zobaczyć, tu się pojawia teraz taka ciekawa komplikacja. Może wymarzę ten wektor r, bo mi tutaj przeszkadza. Chciałbym teraz tutaj coś narysować w tym miejscu. Proszę zobaczyć, że ten wektor omega możemy sobie rozbić teraz na składowe. Możemy sobie rozbić na składową w tym kierunku. Prawda? Każdy wektor można rozbić na składowe. Oraz w tym kierunku. Czyli teraz wektor omega rozbijam na dwa wektory składowe. To, co oznaczmy jako omega y razy y, to jest wektor w kierunku y-owym, a ten wektor poziomy oznaczamy sobie omega x razy x, prawda? I teraz możemy sobie w takim razie zapisać coś takiego, że wektor omega, wektor prędkości kątowej, to jest omega x razy x, dodać omega y razy y, prawda? Rozbijamy teraz wektor na składowej. Teraz jaka jest interpretacja tych składowych? No, trzeba się zastanowić. Co to jest to omega x i omega y? Czy to też są jakieś obroty? Otóż, proszę Państwa, to też są obroty. No bo proszę spojrzeć na ten rysunek. Jeśli teraz patrzę na oś y, to te ciało biega tam i z powrotem po osi y, prawda? Z punktu widzenia osi y on biega do większych y, do mniejszych y i tak cały czas biega po tej osi y, góra, dół, góra, dół, góra, dół to ciało. Więc proszę Państwa, można sobie napisać, że to też mamy taki, prawda, o... W tym kierunku jest jakiś taki obrót i to wtedy da mi ten mój wektor omega x, prawda? Składową x-ową. Ale teraz popatrzmy na oś x.
jak popatrzę na oś X, no to ciało też biega prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo po osi X. Czyli też można sobie narysować, że tutaj, prawda, po osi X też jest taki ruch obrotowy i to daje mi dokładnie, prawda, tą składową Y-ową prędkości kątowej. Prawda? Czyli widzą Państwo, że to ma sens. Wektor prędkości kątowej można rozbijać na składowe i te składowe mają sens, bo tutaj rzeczywiście mamy i ruch po osi Y, i ruch po osi X, taki można powiedzieć obrotowy, prawda? No dobrze, proszę Państwa, to już by było mniej więcej tyle. Pod koniec chciałbym pokazać jeszcze jeden taki bardzo ładny argument, że ta nasza definicja wektora prędkości kątowej ma sens, prawda? Zapomnijmy o tym. I wróćmy do naszego wzoru, że V równa się omega krzyż R. OK? Rozpatrzmy sobie, proszę Państwa, teraz ruch pokręgu. Cały czas rozpatrujemy teraz ruch pokręgu. Nie wychodzimy poza ruch pokręgu. Mamy nasz okrąg. Dobrze. I wyobraźmy sobie, że ciało jest teraz tutaj i porusza się z jakąś prędkością V. To jest V. Dobrze. Tutaj jest oczywiście wektor. Tu jest nasze V. Tutaj jest X. Tutaj jest Y. Narysujmy sobie teraz wektor prędkości kątowej. Biorę prawą rękę, kręcę, no i dostajemy, może sobie narysujmy na czerwono, żeby było to widać. O, widzimy grot strzały, prawda? Wektor prędkości kątowej jest ma kierunek oraz zwrot Z z daszkiem. I teraz bierzemy tą definicję, którą tutaj mamy zapisaną i różniczkujemy po czasie. OK. Więc dostajemy, proszę Państwa, i dostajemy coś takiego teraz, że przyspieszenie równa się d po dt omega krzyż r. OK. A my wiemy teraz, jak różniczkować iloczyn wektorowy. I dostajemy, proszę Państwa, może już tutaj zapiszę, że przyspieszenie to równa się tak. D omega po dt krzyż r dodać omega krzyż dr po dt. OK. Ale załóżmy, proszę Państwa, że teraz może jeszcze zróbmy sobie w takim razie jeszcze jeden krok. I możemy sobie zapisać, że to jest w takim razie A równa się. Teraz D omega po DT to jest, proszę Państwa, przyspieszenie kątowe. To jest przyspieszenie kątowe, wektor R, dodać omega, krzyż. DR po DT, no to jest po prostu prędkość, prawda? I teraz to się zwykle oznacza jako takie przyspieszenie T, a to się zwykle oznacza jako takie przyspieszenie R i zaraz się stanie jasne dlaczego. Ale załóżmy, proszę Państwa, że w tym naszym ruchu po okręgu prędkość kątowa jest cały czas taka sama. Ona się nie zmienia. Jest to taki jednostajny ruch po okręgu. No to wtedy, proszę Państwa, to jest równe 0, prawda? To jest wtedy równe 0, no bo nie ma przyspieszenia kątowego. D omega po dt jest równe 0, bo nie ma przyspieszenia kątowego. Omega jest cały czas takie same. Czyli zostaje nam tylko te AR, czyli w tym przypadku mamy, że A równa się AR, jeśli nie mamy przyspieszenia kątowego, równa się omega krzyż V. No i narysujmy sobie teraz ten wektor. Ja może teraz wezmę na niebiesko, go narysuję. Czyli tak, kładziemy palce wzdłuż wektora omega i kręcimy, proszę Państwa, do wektora prędkości. Proszę pamiętać, że wektor prędkości musimy przesunąć do początku układów współrzędnych, czyli bierzemy prawą rękę, układamy wzdłuż wektora omega i kręcimy do V, ale V jest przesunięte teraz do początku układów współrzędnych i proszę zobaczyć, że dostaje taki wektor. Taki wektor dostaje. To jest, proszę Państwa, moje AR. Dokładnie tak, jak tutaj jest narysowane, bo mamy idę od omega do V, a V jest teraz na osi Y, bo musi być w początku układów współrzędnych. Więc mamy tutaj, że omega krzyż V równa się AR. I to jest, proszę Państwa, dokładnie przyspieszenie dośrodkowe, które żeśmy kiedyś badali, które pochodzi od siły dośrodkowej, prawda? To jest dokładnie nasze przyspieszenie dośrodkowe w ruchu po okręgu. No to policzmy sobie teraz długość tego wektora AR. Przekonajmy się, że rzeczywiście dostaniemy to, co powinniśmy dostać. Równa się długość wektora omega razy długość wektora V. Ale i teraz kąt pomiędzy tymi wektorami jest 90 stopni, czyli sinus 90 stopni jest 1, czyli to by było tyle. A to jest po prostu równe omega razy V. A teraz pamiętamy, proszę Państwa, że V równa się omega razy R i dostajemy, że długość tego przyspieszenia to jest po prostu równe omega kwadrat razy R, a to jest, proszę Państwa, równe, a to jest dokładnie to samo, jeśli omega mamy V przez R i to jest dokładnie to samo, co V kwadrat przez R. A to jest dokładnie wartość przyspieszenia
do środkowego. I to by było na tyle w tym wykładzie. Dziękuję.